Dom Medica jest placówką medyczną świadczącą kompleksową opiekę nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w warunkach domowych. Zapewnia regularne wizyty lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje wymagany sprzęt medyczny oraz dedykowane urządzenia do ćwiczeń oddechowych. Świadczenie jest w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ważnym elementem postępowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie jest stosowanie inhalacji, ćwiczeń oddechowych oraz efektywny kaszel. Połączenie zabiegów i przeprowadzanie ich w odpowiedniej kolejności pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych. Inhalacja jest to zabieg polegający na wprowadzeniu podczas wdechu leków w formie aerozolu do dróg oddechowych. Urządzenie najczęściej wykorzystywane to inhalator pneumatyczny, składający się z nebulizatora oraz przewodu doprowadzającego powietrze. U osób oddychających za pomocą rurki tracheotomijnej nebulizację można wykonać w trakcie trwania wentylacji mechanicznej z wykorzystaniem łącznika T. Przed przystąpieniem do inhalacji przygotuj inhalator, nebulizator, łącznik T, dren, lek zlecony przez lekarza prowadzącego. Przygotuj pacjenta do zabiegu. Wskazaną pozycją w trakcie inhalacji jest pozycja siedząca wyprostowana lub pozycja leżąca z uniesionym wezgłowiem łóżka pod kątem około 40 stopni. Nebulizator rozkręć i napełnij lekiem. Nebulizator od dołu połącz z drenem. Drugi koniec drenu połącz z inhalatorem. Łącznik T umieść pomiędzy obwodem oddechowym a przestrzenią martwą. Włącz inhalator. W razie możliwości podczas inhalacji pacjent powinien spokojnie oddychać, pogłębiając fazę wdechu, a następnie przejść do swobodnego wydechu. Czas trwania inhalacji jest uzależniony od ilości roztworu i powinien jednorazowo trwać około 6 do 10 minut. Wydłużenie inhalacji zmniejsza efektywność zabiegu. Po zakończeniu inhalacji nebulizator umyj zgodnie z instrukcją oraz wysusz. Ważne! Inhalacja może wspomagać rozrzedzenie zalegającej wydzieliny i ułatwia jej odsysanie za pomocą ssaka elektrycznego. Po zakończonej inhalacji pozostaw włączony inhalator z drenem do momentu wysuszenia drenu łączącego inhalator z nebulizatorem przez około 30 sekund.